Hejcie, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie i gorąco i cieplutko w kolejnym odcinku z gry Prey, z serii Zagrajmy w Prey, w którą już tłuczemy się od prawie 10 odcinków. Gra, fabuła rozwija się coraz bardziej, dzieje się coraz więcej. Mamy w naszym arsenale na kosmitów już strzelbę, działkolepik i klucz francuski, a oprócz tego mnóstwo innych pierdółek. Słuchajcie, poza nagraniem dotarłem do jednego stwierdzenia na jednym z forum o grze. W Preju trzeba zwracać uwagę na wszystko, ale to absolutnie wszystko. To znaczy tajne przejścia, ukryte w szafkach rzeczy, karty dostępu do sali, do której chcesz wejść od 4 odcinków, pod monitorem, przy którym byłeś. Tak jest, słuchajcie. To jest karta do sali telekonferencyjnej, do której się tłukliśmy. Nie powiem ile, chcieliśmy tam wejść, podkładaliśmy ładunki wybuchowe, nie dało się. Oczywiście była w najbardziej oczywistym miejscu. Nauczyłem się też, że muszę czytać wszystkie maile, bo w mailach często jest zawarta jakaś fajna informacja. Weźmy tą kartę i nie zwlekając, po prostu wejdźmy sobie do sali telekonferencyjnej. W końcu, po tylu latach, bataliach i tak dalej. Strzelba w ruch oczywiście. Działko, broń mnie! Gdzie jest działko? No weź, nawalaj go! Co taki? Jakieś gimnastyki robił, widzieliście to? Dawaj go. Lej go! Dobra. Padł, ale on ma jeszcze kolegę. Ja wiem, że to jest kolega jego. Weźmy sobie ten guz mimiczny, weźmy sobie też pozostałości z tego ziomka. No skacz. Nie? On miał kolegów, przecież widzieliście. I słuchajcie, jest pistolet. Otóż to, haha, widziałem cię stary. Strzelby to mi szkoda, no. Roztrzaskany, gdzie masz zwłoki? Dawaj je. Pistolet mam oczywiście, za chwilę się po niego skusimy, ale najpierw chciałbym sprawdzić wszystkie drobnostki, wszystkie szczegóły i lokacje w miejscu, w którym właśnie się znaleźliśmy po 10 odcinkach. Wiem, że długo nam trochę się z tym zeszło, ale wiecie jak to jest, no. Życie. Ja i mój skill w grze często daję sobie znać, no i rzadko się udaje cokolwiek zrobić w czasie, który twórcy przewidzieli na przejście takiej gierki. Oh yeah! Pistolet z tłumikiem. Zobaczmy, co będzie o niej napisane. Stanowi standardowe wyposażenie członków ochrony Transstaru. To niewielka, szybkostrzelna i cicha broń małokalibrowa, zadaje odpowiednio duże obrażenia, zapewniając użytkownikowi pewną dozę dyskrecji. Okej. Okay. Musimy teraz ją jakoś jeszcze tu umiejscowić, bo zobaczcie, że w ekwipunku mamy coraz mniej miejsca. Kurde! Zaczyna się robić coraz to mniej wygodnie i komfortowo. Bo będzie coraz ciaśniej, słuchajcie. Zdrowie 115 na 115. Kombiłatki chyba zużyliśmy do naprawy kombinezonu, nawet nie wiem kiedy. Ale to chyba nie jest tak istotne. Przeładujmy sobie go oczywiście. Jak on strzela? Znów zrobiłem to, co... To czego się nauczyłem w CS-ie, czyli chciałem przybliżyć na prawym kółku. A tam było przecież użycie tej zdolności skupiającej. No dobra, tego nie wybijemy. Więc możemy spokojnie. Jeszcze sobie oczywiście ustawimy pistolet na powiedzmy jedynce, co? Na jedynce? Na dwójce jest ten zestaw. To będzie tak, to będzie na jedynce, będzie klucz. Na dwójce sobie zrobimy strzelbę. Na trójce będzie pistolet. Na czwórce będzie działkolepik. Czyli dwójeczka to jest strzelba, to jest... Dobra, okej. Dzieje się to? Wyczaiłem cię, stary. Tylko już nie możemy strzelać za dużo. Aha, dobra, dostaliśmy z powrotem dwa naboje, które właśnie już zużyliśmy. No dobra, no.
I zobaczcie, dostaliśmy się do tego mostu, do którego tak długo chciałem dojść. Tam coś... Nienawidzę się za ten przycisk. Czemu go nie zmieni? I zobaczcie, mamy dojście do warsztatu doktora Calvina. W końcu. Po tylu bataliach, ale sprawdźmy sobie jeszcze tutaj inne miejsce, zanim wejdziemy do tego, do którego nas gra prowadzi od bardzo, bardzo dawna. Co to jest? Sales Division. To jest to miejsce, gdzie nie możemy wejść od tamtej strony. No i zaraz się problem rozwiąże oczywiście. Weź sobie agawę. Potem ją przerobimy na takie materiały, które nam pozwolą tworzyć nowe i kolejne surowce. Dobra. Weźmy sobie tutaj. Oczywiście to będą mimy, nie? I Phantom. Chodź. Yuri Kimura? Słuchajcie, bo... Szybki zapis, przede wszystkim. Bo to mi się wydaje, że to będzie jakiś bosik. Przestawiłem sobie to inaczej troszkę. Działko lepik, strzelba, pistolet, bo tak było wygodniej. Gdzie on łazi? Tu gdzieś, co? Dawaj go. Yuri, chodź tu. Ojej, strzela. Padł. Udało się. Powiem wam, że gdyby nie strzelba, to byśmy tej gry absolutnie nie mieli szans nawet skończyć. Bo to, co się tu wyprawia dzięki niej, to jest jakiś fenomen. Naprawdę fenomen. Okej, okay, posprawdzajmy sobie teraz tak, z kluczem francuskim oczywiście. Czy tu żadnego mima nie ma, bo dwa krzesła obok siebie to nie może być normalne w tej grze. Tak, tak, tam jest jakiś komunikat, słuchajcie, to nie jest nic ważnego. Transstar Life, jakaś lekturka. Grotys Elastopiany? Może jakaś nowa broń będzie niedługo? Byłoby ciekawe, nie? Tu jest szybka, przeszukamy oczywiście wszystko. Kosmiczna winda. Jakiś komiks, bo ta kosmiczna winda już się przewijała tutaj. Drinks, dobra, piwodę. Weszliśmy sobie tędy, prawda? Tak, tędy weszliśmy. I przelutujmy to dookoła, żeby niczego nie przegapić przede wszystkim. Tak jak to zrobiliśmy z kartą przez 8 odcinków. Łaziłem obok niej i nie wiedziałem, że to obok niej łaży. Kwiaty zerwane. Zanim pójdziemy sobie do warsztatu doktora Calvina, to musimy pamiętać o tym, żeby jeszcze pójść do punktu... On mnie wystraszył! Idź stąd w cholerę! Jak się wystraszyłem! I pójdziemy też do centrum urazowego. 4 neuromody, zobaczcie, ale jazda! O kurde, opłacało się tu przyjść. A tu jest nasza stacja kosmiczna, tylko z zewnątrz. Niezła jazda. Jakaś broszura informacyjna i maile. Eksport. Miesięczna wypłata, problem pod dywan zamiata. Co? Fajny wierszyk. Tu byliśmy. Pudełko jest miłym, czy nie jest miłym? Nie jest miłym, dobrze. Kwiatki zbierzemy, przerobimy sobie to na nasze części organiczne, bo nasz ekwipunek widzę, że już błaga o pomstę do nieba. Co to jest za miejsce? Exit? To jest przejście w kosmos, czy co? No podnieś mi to, co mi to upuszczasz, stary. Nie, dobra, ty działać nie będziesz. Nieważne. Mamy, słuchajcie, 4 neuromody. Aż 4 neuromody, więc możemy z nimi zrobić naprawdę dużo fajnych rzeczy. Ja tylko sobie tutaj wody podpiję i już oczywiście sprawdzamy, jak możemy je wykorzystać. Mamy aż 4. Świetnie, naprawdę świetnie. Nekropsja to jest wyciąganie większej ilości organów tyfona z tyfona. Więc tego aż tak nie potrzebujemy. Podwójny czas trwania premii za pełny brzuch to nie. Dzięki znajomości medycyny zwiększa skuteczność apteczek o 300%. To może być przydatne, aczkolwiek hakowanie 2 też może być fajne. Ale poczekajmy, zobaczmy wszystko, co możemy unieść. Siła, absolutnie nie potrzebujemy siły. Naprawa 2. To się nam przyda, dlatego że w dziale, w tym Trauma Roomie mamy do naprawienia 2 roboty. Dlatego w IT Security również jest robot. Mam nadzieję, że mamy tyle części. Modyfikacja kombinezonu. Zwiększenie ekwipunku i nowe neuromody. To na razie niepotrzebne jest. I demontaż. Materiałoznawstwo i kalibracja uderzenia.
Ochrona to jest uzbrojenie, czyli obrażenia bronią, warunkowanie, skupienie bojowe i skradanie się. Oczywiście, że będzie inżynieria i to będzie naprawa stopień drugi. Potwierdź. Nauczone. Woda dalej leci. Okej, okay, no to myślę, że co? Że to miejsce mamy już posprawdzane. Teraz musimy tylko odwiedzić gabinet doktora Calvina, ale tak jak mówiłem, najpierw musimy zrobić parę innych rzeczy po to, żeby na wypadek oczywiście, gdyby tam był jakiś fantomik, to mieć szansę z nim walczyć jakkolwiek, prawda? Bo wiecie, to nie jest tak hop-siup, strzelba przeładowana i tak dalej. A być może będzie też taka możliwość, żeby w gabinecie naszego Morgana, jeszcze tu sobie posprawdzajmy tylko teren, żeby w gabinecie doktora Morgana sobie dorobić amunicję do pistoletów. Co za dźwięk? Okej, okay, robi się horrorowato jak do Preju. To jest uszkodzone. Czyli coś tu się działo niedobrego, słuchajcie. Dobra. Grot jest elastopiany. Coś tu do tego strzelało. Części zamienne. Zabieramy wszystko. I pójdziemy, wyleczymy te wieżyczki. Przyjdziemy sobie tu z jedną. Napraw. Części zamienne 8 na 5. Ale ja aż tak tego nie potrzebuję, bo punkt recyklingowy to ja mogę sobie podejść. Nie muszę zużywać części zamiennych, żeby go, wiecie, tutaj naprawiać, nie? Teleconferencing Center. Dobra, wróćmy sobie tutaj. I dojdźmy do naszego pomieszczenia. Elias Black, on tu też ma dużo fajnych rzeczy. Kombiłatki, dobra, ekstra, patrzcie. Czy możemy naprawić kombinezon? Nie, to było w statusach, nie? Cele, ekwipunek, kombiłatki, kombiłatki. One były tu chyba, tak. No okej. Okay. Kombinezon naprawiony o 30 punktów na pewno, więc zawsze coś. To jest... Tak, to są biura nasze. Pójdziemy sobie tutaj, przerobimy sobie to na no recykling, czyli to co nam jest zbędne, prawda? Naboje 9 mm jak najbardziej się przydadzą. Katuszki, jakieś odpady, takie wiecie, duperele. I to chyba wszystko stąd, tak. Machaj. No i pięknie, sporo rzeczy nam przybyło teraz. Zobaczymy, co sobie możemy wykombinować. Klucz francuski, naboje 9 mm. Ile apteczek mamy? Zobaczmy najpierw. Mamy apteczek 4, więc jak najbardziej nam to wystarczy. Naboje 9 mm. Nie mamy czegoś. Jednego żelaza, tak to sobie nazwałem. O, pizgnął tym kubkiem, ty. A zepsuje i dopiero będzie jazda. Okej, okay, to najpierw pójdziemy sobie oczywiście do Trauma Roomu, naprawimy co się da, kogo się da, bo tam jest ten questik, nie? Żeby tego robota, który nas leczy, troszkę podhealować. Już, stary, idę, tylko gdzie jest ten twój ziomek, który nie naprawi, chodź, lecz mnie. Masz chyba za sobą ciężki dzień. To nie podchodzi. Zrobione. Proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety dla pacjenta. Państwa opinie są dla nas bezcenne. Regina Sellers. Nie ma tego hasła nigdzie, nie? No, nie będziemy go teraz szukać, bo to chyba nie jest nic istotnego w tym miejscu. Chyba, że jakąś kartę dostępu znaleźliśmy. Nie. Już, stary, idę. Inżynierem. Naprawiam cię już, masz. Wszystkie systemy sprawne. Dziękuję. Proszę. A to prąd się wyłączył. No i akurat podnieśliśmy dwie rzeczy, które nam mogą się przydać do tego, żeby... Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Kongada. Do tego, żeby sobie naprawić... znaczy zrobić amunicję 9 mm. Zabłądziłem, okej. Okay. O, może te drzwi przy okazji sprawdzimy, jak już tu jestem. Nie. Więc tak, pamiętamy, że są tutaj dwa robociki. My idziemy do punktu recyklingowego. O, w tym miejscu.
Machamy sobie ten zestaw, mam nadzieję, że to będzie to, bo jak to nie będzie to, no to trochę Lipson, nie? Zepsute coś tam i tam była jeszcze jedna rzecz, pamiętam. Ojej, oj, chyba, ale to chyba amunicja była, nie? No. Nie, ej, amunicję to mi oddaj. Machaj. Dobra. Ale nabojów dalej, naboi, nam moi dalej nie zrobimy, apteczki też nie. No dobra, no to zostawimy sobie te materiały na później po prostu, nie? Na później. I idziemy do działu IT, naprawić tam jedną wieżyczkę i sobie ją zabrać. Bo coś czuję, że bez wieżyczki w warsztacie doktora Calvina może być naprawdę kolorowo. Co jest? Aż oczy zamknął? Tak go przyćmiło od tego skoku? No wchodzimy. Nie bugujemy się, wchodzimy. Coś tu się stało? Ja tu byłem? Ja to zrobiłem tutaj? Wow. Dwie wieżyczki ledwo żyją. Wzmocnij. Nie możemy go wzmocnić. Naprawmy to. A nie strzelaj, stary! Chodź, zabieram cię na tripa. A może tu nam się odblokowało coś ciekawego? Poczekajcie, klikniemy tylko. Jeśli zazdroję błąd. Idziemy, stary, do warsztatu doktora Calvina. Przez staff lounge dojdziemy. Tak, no i spiak, super. Uderzamy w końcu na warsztat, do którego się zabieraliśmy, nie powiem ile. Ale cieszę się, że fabuła idzie troszeczkę do przodu i że coś zaczyna się w niej w końcu dziać. No, otwieraj, otwieraj, otwieraj. To było tu i w lewo, nie? Z tego co pamiętam. Tak jest. I w lewo. To mamy już sprawdzone. Tu sobie rozstawimy, gdyby coś tu się działo. W to sobie strzelimy z pistoletu. Wiecie, bezpiecznie. No, nawet się udało. Okej. Coś tu ewidentnie chciało, żeby ten warsztat został zasłonięty. Przejdźmy, dobra, ale najpierw szybki sejwik. Życie nauczyło mnie, że bez sejwa się nigdzie nie wchodzi. I siumaj. Co teraz? Kolejna lokalizacja do sprawdzenia, więc mnóstwo mimów i fantomów, więc będzie się działo. Słuchajcie, kocham Preya za tą nieprzewidywalność, za to, że już wszystko wiecie co i jak, a nagle jeb i nie wiecie nic, nie? Tak jak było z tym, że o, mam kartę, na pewno tam wejdę. Pis, karta kurde do piwnicy, w której nic nie ma, nie? Trzeba myśleć w tej grze i tak jak mówiłem, zwracać uwagę na absolutnie każdy szczegół. No i to jest fajne, bo wymaga od gracza koncentracji non-stop, nie nudzi go, nie? Cały czas trzyma w skupieniu, cały czas chce, żeby on w tej grze tak siedział głęboko, nie? Ekspresywnie do sprawy podchodził. Ładujcie się, kurde, ile mam czekać? Dziękuję. O, jasny panie. Holtalosa, no to już teraz mniej więcej wiem, jak to się wszystko nazywa. Szczelba? Tak wiecie, for security. Co to jest? A to jest odporny! Ile on tych dostał naboi? Z 6? Hol. Co to było w ogóle? Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Aczkolwiek widziałem, że latały dwa. Ogniwa jakieś podniosłem, no dobra. Znowu jakieś ogniwa. Coś tu się nie podoba mi to. I słyszałem fantoma, tak by the way. Było takie kość. Co? Znowu coś wybuchło? O je, ktoś tam poleciał. Ojejku. Dobra, przeszukujmy to miejsce dalej.
strzelba jeszcze jest gotowa, jeszcze mamy 9 sztuk nabojów. Więc nie mam się o co martwić. Kosmiczna winda, kto to kurde czyta cały czas? Jakiś komiks w pracy, co to ma znaczyć w ogóle? To rzucanie mi się podoba. Naprawdę fajna opcja. Zużyty trud, zużyta plastikowa rura. Mam nadzieję, że punkt recyklingowy gdzieś to na mnie czeka. Dwie zielone herbatki. Bardzo ładnie. 23 lutego roku 2035. No fajnie. Wysyłam Larsena do sali demonstracyjnej, żeby spróbować ciągnąć butelkę od Orsadora. Blablabla, nieważne. Dobra. Tam jest Phantom. Wy też go słyszycie, aczkolwiek może trochę słabiej. On tu siedzi. Jorgen Thorsten, Hardware Lobs Director. Drugi poziom hakowania. My takiego nie mamy. Ale coś się innego wymyśli. Ja już wam pokazywałem, że się da, nie? Jakiś dźwięk leci? Użyj. Jak go użyć? Halo? Nie graj. Gra cały czas, dobry głośnik. Rzuciłem nim kurde z impetem, a on dalej gra, nie? No, myślę, że sporo rzeczy mamy uzbierane już. Żadna karta, nic takiego tu nie leży, nie. Security, o kurde, tu się będzie działo teraz. Co? A to wiem. Clean spirit, czysty spiritus? Mam to tak rozumieć? Gru. Kawałek asteroidy. A może on tam siedzi? Albo jest dwóch fantomów? Teleskop, zbadaj. Tam ktoś lata. Ale teleskop słynie z tego, że da się nie poruszać, a ja poruszać się nim nie mogę. Gdzie bym patrzył w ogóle, co? A tu. No dobra, no. Znów kosmiczna winda. Znów jakieś dwa napoje. Jeżeli chcecie sobie coś takiego poczytać, to sobie oczywiście zatrzymajcie film i jeżeli was to interesuje, to czytajcie. Ja to będę tylko otwierał. Bo wiecie, no nie potrzebuję tego, nie? Ja bardziej się skupiam na... Co on mi robi? Zostaw mnie, stary. Było gorąco, słuchajcie. Było teraz gorąco. Ja coś czuję, że te roboty chyba mnie tu nie chcą. Zjedzmy sobie tu parę rzeczy, bo ja tutaj widzę, że tu będzie kolorowo na tej arence. I frytków jeszcze zjemy, dobra. Tutaj cały czas coś kurde gra. A to mój głośnik. Słuchaj, nie graj, albo tam se graj. Dziękuję. IT Security. To było tam, nie? Hardware Labs, Demonstration Theater. Nie wiem ile pocisków zmarnowałem, ale za dużo. Przeładowane, działko lepiej przeładujemy jeszcze. O, tu jest duża i rozległa arena, powiem wam szczerze. Sprawdzimy sobie tylko jeszcze jakoś jedną miejscówkę. Tu też zamknięte? Nie wiem dlaczego, ale w sumie nieważne, no. No, uciekaj, uciekaj. Coś tu się grubego dzieje, słuchajcie, jakieś tajemnice. Neuromod! Neuromod mi oddaj! Na później będzie. Okej. Jakieś kino widzę mają. Gdzie jesteś, stary? Myślałem kiedyś nad tym, żeby uderzać jeden raz, a porządnie, ale to się nie opłaca, bo wiecie, nie trafię go raz i tracę całą staminę, a jak tak go piszgnę kilka razy, to on idzie go trafić, nie? Wiecie o co chodzi. Weź plandekę, rzuć. Lubię rzucać w tej grze. Aha, można je wyłączać, dobra, no to będę wiedział. Piwo kaczka? Co za piwo?
Co nam daje to piwo? Ono będzie jakoś mnie upojało? Leczy strach, przywraca punkt zdrowia. No czyli wiecie, będzie takie... Co jest? Co jest? Co się dzieje? O, już widzę. On tu może przejść? Chyba nie może. No tak się z dupy pojawił, nie? Wejście dla personelu. Jakiś Salt Urban, jakiś koniaczek. Możemy to tam, wiecie, strzelić? Nie. Póki to jest tarcza, która nas broni, to myślę, że wiecie, że nie ma co jej ruszać, niech sobie będzie taka, jaka jest. Bo z tego, co tutaj widzimy, raczej nic więcej tu nie znajdziemy. O, no i dobra, jeszcze jakieś żarełko. Słuchajcie, odcinek trwał naprawdę wyjątkowo długo, bo 28 minut zaraz mu stuknie. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście. O Jezuniu, co się dzieje? Mamy jakiś kod, który pozwala nam wejść do miejsca, gdzie wchodzi tylko personel. To jest chyba to miejsce. Stąd przyszliśmy oczywiście, to jest Darcy Maddox. Ale tu były gdzieś drzwi, do których było dojście tylko dla personelu, chyba tutaj bodajże. Tak. Ale to nie są te drzwi. Dobra. Dyrektor Trollstein. Nie ma. Ja wam serdecznie dziękuję raz jeszcze i zapraszam na kolejny odcinek. Standardowo według harmonogramu, który macie na stronie na Facebooku. Link do niej jest w opisie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Na Live Stream również będzie się działo. Do zobaczenia w kolejnej kosmicznej przygodzie. Cześć.